Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojsko.pl94, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale i w pierwszym odcinku z Call of Duty Black Ops Cold War z sezonu czwartego. Tak jest, moi drodzy, z sezonu czwartego. Ach, dobra, pokażę wam co i jak. Najpierw zaczniemy oczywiście standardowo od karnetu bojowego. Mamy tutaj, może, a może nie. Słuchajcie, mamy wydarzenie społecznościowe, które brzmi upadek, czyli Groundfall. Jest to takie wydarzenie, dzięki któremu możemy zdobyć schemat na rewolwer Magnum pod tytułem Prywatna impreza. Ja już ten schemat zdobyłem wczoraj, jako że dzisiaj jest 20 czerwca, godzina 8:27, kiedy to nagrywam. Tak więc, no, jak to wygląda, każdy myślę, że już zobaczy. Słuchajcie, co trzeba zrobić? Otóż łącznie mamy 6 wyzwań, z czego 3 są do zrobienia w Black Ops Cold War, natomiast 3 w Warzone. I tak, jeśli chodzi o Black Ops Cold War, to pierwsze wyzwanie otrzymujemy grę z automatu, czyli Cosmic Commuter. Zdobądź 1000 punktów z przyjętych stacji łączności w oddziałowym łączu satelitarnym. Drugi otrzymujemy emblemat Towarzysz Szczeniak. 250 razy zabij wroga w meczach Cold War na mapach Collateral, Collateral Strike, Hijacked lub Amsterdam. Tytuł wyzwania to jest stacja łączności aktywowana, natomiast tu globalna sieć i teraz duży kaliber, wizytówka, wyścig na powierzchnię. 15 razy zabij wroga ręczną armatą w Cold War. Tak jest, moi drodzy, mamy nową nagrodę za serię punktów. Nazywa się ręczna armata. Ale za pierwszym razem, jak przeczytałem, że wchodzi nowa seria punktów, no to i zdjęcie nie było takie zbyt dość wyraźne. Przeczytałem ręczna szmata. I no tak już po prostu zostało, więc powiem tak, te wyzwania z Black Ops Cold War zrobiłem już wczoraj, więc one są szybkie, no ewentualnie poza wyzwaniem duży kaliber, gdzie 15 trzeba zabić ręczną szmatą, więc no, i w nagrodę otrzymujemy właśnie rewolwer, schemat na rewolwer, czyli prywatna impreza. Co ciekawe, sprawdziłem, wystarczy tak naprawdę odblokować, zdobyć ten schemat, nieważne, czyli gracie Warzone'a, czy Black Ops Cold War. Jeśli zrobicie wyzwania w Black Ops Cold War, spokojnie, tym schematem również możecie grać w Warzone. Tak więc, taka szybka, krótka informacja. I co? W następnym materiale zapraszam was na przegląd karnetu bojowego, gdyż są tam poczynione już spore postępy. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał krótki, ale treściwy jednak, bądź co bądź wam się podobał. Jeśli tak, no to pamiętajcie, co zrobić. No i cóż, lecimy. Trzymajcie się. Pa, pa.